Witam wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Hans, a to jest kanał mojej grupy airsoftowej GMO, grupa melanżowo-okopowa. Nagrywam dzisiaj dla Was unboxing repliki karabinka G36 w wersji K. Nosi on symbol producenta G39K RAS, producent Weitech. Tak wygląda pudełko, które dzisiaj przywiózł do mnie kurier prosto z Krakowa od firmy Taiwan Gun. Pudełko jest otwarte, ponieważ sprawdzałem jego zawartość w obecności kuriera, co każdemu polecam, gdy otrzymujecie paczkę z dosyć cenną przesyłką. I oto co ujrzały moje oczy po otwarciu właśnie tej paczki. Muszę przyznać, że replika została bardzo średnio zapakowana. To co tutaj widzimy, czyli kawałek folii bąbelkowej, replika nie była tym owinięta, tylko wrzucona tak do paczki. Jedyna osłona repliki to ten foliowy rękaw, magazynek latał tak jak tutaj widzimy. No i dobra, co mamy w opakowaniu? Replikę, ładowarkę do magazynka, dosyć zagadkowy wygląd. Magazynek, jedna sztuka na 30 kulek. Instrukcja w języku, powiedzmy to angielskim, ale wszystkie napisy są po chińsku albo tutaj w jakimś takim języku, którego dokładnie nie jestem w stanie określić. W wersji w dwóch egzemplarzach instrukcja, tarcza, którą powiększoną do formatu A4 mamy właśnie tam. Będę do niej robił trening strzelecki. I uwagi dotyczące, ogólna instrukcja użytkowania modeli z napędem gazowym. Co mamy w opakowaniu? Przejdźmy do prezentacji repliki. Oto przed nami replika G36 w wersji K od WE Weitech. Oznaczenia producenta to 999 RAS. Replika prezentuje się całkiem solidnie. Design i ergonomia to są dwie kwestie, których oceny pozostawiam każdemu z Was indywidualnie. O gustach nie będziemy tutaj dyskutować. Teraz zaprezentuję replikę. Głównym materiałem, z którego wykonana jest replika, jest plastik, najprawdopodobniej ABS. Z tego tworzywa zostały wykonane górne body, dolne body, uchwyt pistoletowy, kolba, i to chyba, no i selektor ognia. Składanie kolby wymaga od nas użycia troszkę siły. Stabilnie ta wypustka trzyma kolbę. Na stopce kolby jest zabezpieczona gumą po prostu, którą można zdjąć w łatwy sposób. Z metalu natomiast został wykonany spust. Ten drobny element, czyli szczerbinka, muszka jest również z ABS-u. Metalowe są szyny, tłumik oraz lufa zewnętrzna. I z bliska, może zacznę od tej strony. Z repliki mogą korzystać zarówno gracze lewo i praworęczni. Suwadło jest odciągane z obydwu stron.
te cztery otwory w kolbie pomogą nam nie pogubić się pinów łączących body. Te piny możemy wyjąć i właśnie umieścić w kolbie. Bardzo dobry pomysł. Na pewno pomoże to wielu z nas nie pogubić części rozkładanej repliki. Teraz zrobimy test strzelecki, test celności. Załaduję magazynek kulkami. Użyję kulek marki Blaster Devil o wadze 0,25 g. Kulki zakupiłem w sklepie Militaria w galerii Alius w Ostrołęce. Polecam ten sklep każdemu majątkowi ASG. Pozdrawiam również właściciela oraz chłopaków pracujących w sklepie. Producent udostępnił nam ładowarkę mieszczącą około 20 kulek, podziałka co 5. Krótka, jak na mój gust, wolałbym rurkę mieszczącą 30 kulek. Wkładamy magazynek, przeładowujemy i możemy zacząć strzelać. Skupienie całkiem przyzwoite. Replika ma system hard kick, który uniemożliwia takie strzelanie jak z elektryka, ale mimo wszystko jestem zadowolony z wyniku. Dystans, na którym była robiona próba, to około 10 metrów. Replika jest wyposażona w system open bolt, czyli blokadę zamka po ostatniej wystrzelonej kulce. Komora zostaje, jest pusta. No, co teraz? Replika jest wyposażona również w system strzelania bez amunicji, ale należy zachować pewną sekwencję czynności, aby strzelać bez amunicji. Otóż, jeśli w tym momencie zwolnię blokadę zamka, która znajduje się przed spustem, mogę wykonać strzał. Założyłem kilka kulek do magazynka. Nie jest doskonały system ładowania tego magazynka. Teraz przy pustym magazynku zmienię. No właśnie. Zrobiłem pusty magazynek, strzeliłem raz i zamek został w tylnej pozycji. Jeśli chcemy strzelać bez kulek, musimy zwalniać zamek, gdy magazynek mamy w środku. Przy wyjętym magazynku oddamy tylko jeden strzał i dalej open bolt. Magazynek, co ciekawe, jest cały obłożony plastikiem. Posiada system łączenia dwóch magazynków razem ze sobą. Jest szczelny. Jeszcze małe zbliżenie na replikę w pudełku. Z mojej strony to tyle. Dziękuję za obejrzenie filmu. Z tego, jak replika spisuje się w terenie oraz na strzelankach, będzie kolejny film. Do zobaczenia.